Siemano, siemano, następny dzień. Działamy z tymi deskami, już tu zacząłem wstępnie ich kreślić, bo trzeba obcinać, są za długie, są krzywe, nitiere i trzeba to wszystko porobić na miara. Trochę dużo roboty. Szybciej byłoby to zrobić taką piłą, tą łójka na stolarni, ale nie ma go. Także nie będę czekał, bo szkoda czasu, jademy tak od deski, odrysowuję. Mam to już wstępnie tak ucięte na miara, no i potem na kraj zega zwykło, dup, dup, jademy. Zresztą wiadomo, nie musi być idealnie, nie? No jedynie zaś długo to będzie trwać. Aż tu wszystko potnę, bo to z dwóch stron. Niekiery. Też staram się w miarę tak samo, prosto, żeby było wszystkie. Dobra. Za chwilę się pewnie długopis wypisze, znając życi. No tu tak wąsko. To wąski. A, wszystkie bierzemy, bo to wszystkie trzeba będzie i tak wykorzystać, i tak. No ale dzisiaj to chcę pociąć. W poniedziałek wezmę Agatę, będzie impregnować, a ja będę sobie ich kręcił. Może jeszcze coś tam podeskam przez te dwa dni. Ułoża ich fajnie. Będzie ciut lepsze. Niekiery są fajne, suche. Znaczy suche. Suchsze niż inne, a niekiery mokre. Będę ciął ich tutaj do połowy krokwi. Jakby mi się tu kiedyś widziało dalszą część zrobić, całe podbitka z desek, no to wtedy będzie już wszystko, że można będzie dokręcić do tych. No ale obejrzymy, jak to będzie. Widzicie, jaki wiatr jest dzisiaj, piździ niemiłosiernie. Zima jest jak pieron. Dobra, mam już wszystko poznaczone. Idziemy. O kurwa. Idziemy po Fergusona. Musimy na widły to wziąć. Idziemy po Fergusona, musimy to wziąć na widły. I tu pod piła przywieźć. Widły mi się odczepiły, bo nie były zapięte. Dobrze. Wcale nie były zapięte właściwie. A, to się tak robi. Ta paleta przyda się. Nie, i tak będę na widły kłaść. Dobra. Będę od poli, bo taki minus i... O, minus jeden nie było, ale był przymrozek, choćby dachy były oszronione. Rewers do tyłu działa ok. Do przodu. Jak dam do przodu, teraz jest git. Nie wiem czemu, jak jest zimny olej, to strasznie powoli działa wspomaganie. Ciężko. O, już zaczyna migać kontrolka. Od przełączania przód, tył. Coś tu jest nie tak. Nie idzie ukręcić kierownicą. To jest niemożliwe, no. U tego gościa też tak musiało być, a go dobrze nie było. No patrzcie. Jak skokowo. Już to nie od tura. Jak się zagrzeje, to tego nie ma, nie? Jak przyjechał, jak było ciepło. To wszystko chodziło dobrze. Ale teraz... Dobra, wszystko ciepujemy teraz mazakiem do góry, żeby było widać. Nie musiał potem szukać. Masakra. Co mi się wydaje, ten Ferguson to... Żeby nie dało się ukręcić kierownicą, to jest niemożliwe. Na zimnym oleju, na ciepłym idzie. O,
patrzcie, docisnę hydrauliką i idzie w palcach. A teraz skoczę. Hydraulika ciśnie i idzie. Coś tu jest dziwnego. Jakby się coś blokowało, jakiś zawór. Dobra, tak. Gaszymy. Idziemy rżnąć. Oj, też trzeba jechać go przerejestrować kiedyś, bo to... W końcu minie miesiąc, już chyba minął. Ale tam przyczepa kupiłem w maju, a też jeszcze nie jest przerejestrowana. W maju? Nie, w lipcu. Nie ma czasu. Dobra, tak. Tu będziemy ciepać. Jadymy. Też kurwa takie chujstwo. Wyjebię. Na razie tam. Dobra. Tak, żeby tu szło chodzić, żeby mnie nie zajebało. Dali kamera i da ładować. Kurde, taki wiatr, że masakra. Co chwila się ktoś pyta, co będzie do sprzedania, co by nas sprzedawał. Fergusona by nas sprzedawał w przyszłym roku. Na wiosnę. Kurwa mnie ten traktor, ten rewers tam jest taki. Trzeba czekać, aż się przełączy. Już mogli to zrobić na dźwignia. I, a nie taki kurde, ani to... No, porażka jest ten rewers, przed tył. W samiku to dup i jada dali, a tu sprzęgło to czekosz. Jedziesz. No kurwa, taki czekani srani. Do tura jak tu trzeba raz, dwa. Sprzedam go, nie wiem, może tura zostawia i kupia drugiego John Deere'a. John Deere to jest John Deere. A to, nie wiem, fajne było, bo podobało mi się wszystko z wyglądu to, no ale teraz jak tu mam jeździć, to się no nerwuje. Dobra, tyle. Ja sobie to... Złoża, żeby to przeszło i reszta tam w następnym odcinku nagromy. Także trzymcie się, na razie.